Alicja zapisała. Pośrednicy i opiekunowie duchowi są po to, aby przyprowadzić do mnie, aby pomóc otworzyć serce na moją miłość, oczy na moją obecność, uszy na mój głos, aby moje dziecko wróciło w moje ramiona i w moje objęcia mocy i miłości, bym ja sam bezpośrednio mógł wlewać w jego serce mądrość Bożą. Kochani, w tym wędrowaniu ważna jest też opieka kapłana. Dlatego do tej modlitwy nieustannej, modlitwy sercem, proszę Was, abyście mieli kontakt i prowadzenie duchowe, o ile do tej pory nie było nikogo takiego, proboszcza, wikarego z Waszej parafii, kogoś takiego, kogo znacie, to nie musi być ktoś wyjątkowy, bo Pan Jezus się posłuży tym, kim zechce. Poproście Ducha Świętego, żeby Wam wskazał tego kapłana, żebyśmy byli prowadzeni dobrze, nie sami z siebie, nie po swojemu, lecz jeżeli będą jakiekolwiek trudności, by tutaj kapłan korygował, tak jak Pan Jezus powiedział do Alicji. Opiekunowie duchowi są po to, aby przyprowadzić do mnie, aby pomóc otworzyć serce na moją miłość, oczy na moją obecność, uszy na mój głos. Niech Duch Święty nam pomoże i poprowadzi tych kapłanów, którzy mają nas poprowadzić, opiekować się nami. I można powiedzieć kapłanowi, i trzeba nawet, że chcę, pragnę nauczyć się nieustannej modlitwy sercem. I poddajmy się temu prowadzeniu. Amen. Zaufaj mi, ja będę Cię prowadził. Zaufaj mi, bo ja rozumiem Cię. Zaufaj mi, gdyż Ciebie nie zostawię. Zaufaj mi, bo bardzo kocham Cię. Uśmiechnij się, bo słońce dziś dla Ciebie. Uśmiechnij się, dla Ciebie cały świat. Uśmiechnij się, bo kiedyś będziesz w niebie. Uśmiechnij się, bo Chrystus to Twój brat. Pokochaj mnie, to tak niewiele trzeba. Pokochaj mnie, miłością zdobądź świat. Pokochaj mnie, tak Boże serce śpiewa. Pokochaj mnie, Bóg do człowieka rzekł.